Posłuchaj, mam dość twojego wykręcania się. Powiedz mi, co zrobiłeś z moim klonem? Ja nic z twoim klonem nie zrobiłem. Jak to nic nie zrobiłeś? Bo to ja jestem twoim klonem. Mówisz, nic nie robiłeś? A ty obi boku. Zaraz dostaniesz nagany. Witam wszystkich, oprócz tych, których nienawidzę. Czas na odcinek wyjaśniający, który dodatkowo streści nam parę informacji związanych z jaszczurami, a konkretnie nie streszczającymi z jaszczurami, a o tej prawdziwej historii, która stoi za jaszczurami i tym, że Eskalias jakoś tam złapał ich za mordę i ich pilnował, trzymał w szachu. No dobra, nie wiem, czy ja tu mam coś mówić, po prostu wam przeczytam jeden z wpisów znajdujących się w wpisach. Prawdziwa historia o jaszczurach. Przeczytam wam, a ewentualnie jeszcze coś dodam od siebie, tak? Bo tutaj chyba nie ma sensu, żebym produkował się na marne, skoro mam wszystko namacalnie napisane, tak? Jaszczury pochodzą z odległego układu słonecznego zwanego Skalia. W tym oto Układzie Słonecznym jest pewna stara zielona planeta. Terina to jedyna planeta, na której odnotowano życie poza Ziemią. Tereny polan były pełne lasów, a kaniony były suche i puste. Jaszczury żyły beztrosko w miastach z technologią podobną do ziemskiej z 1960 roku, a współcześnie na Ziemi był rok 103 przed narodzinami Chrystusa. Czyli... u nich można powiedzieć, że była era rewolucji przemysłowej w czasie, gdy my no jeszcze patrzyliśmy na piramidy i zastanawialiśmy, czy ukraść ten kawałek kamienia, czy nie. Miasta były spokojne i bezpieczne, na niebie unosiły się czyste chmury, nieskażone oparami refineryjnymi. Niestety nigdzie pokój nie będzie trwał wiecznie. Na niebie otworzył się wielki portal, z którego wyleciały demony i kantoanoksy. Jaszczury nie miały broni i walczyły wszystkim, co mieli pod ręką. Jaszczury chciały się poddać, aby dzieci i samice nie ucierpiały. I w tym momencie przybył szaman i wódz potworów, demon potężnej postury, Lord Eskalias. Powiedział on, że oszczędzi on tą planetę, jeśli samce będą dla niego walczyć i niszczyć, co rozkaże. Jaszczury nie miały wyboru, Eskalias dał im broń, nie wiadomo skąd ją wziął, i zabrał ich do nicości, gdzie ma swoją cytadelę nienawiści. Jaszczury zabijają, bo są zastraszani i nie mają wyboru. Historia usłyszana przez Michała, który trafił do skargalskiej niewoli. No właśnie, i jeśli o to chodzi, no właśnie, mamy rok 1906, znaczy nie 1906, tylko właśnie rok przed naszą erą, tak? Czyli jaszczury już 2000 lat temu ponad, od momentu kiedy ja teraz żyję, miały rewolucję przemysłową i Eskalias już wtedy istniał. Co sobie pomyślcie? Demony wtedy prawdopodobnie jeszcze nie wiedziały, co to jest kamień, patyk, i namiot, nie wiedziały, co to jest magia, może wiedziały, tak, ta rytualna, podstawowa, ale demony wtedy nawet nie wiedziały, jak zbudować domek z drewna, nie licząc kuwerczyków, a Lord Eskalias już potrafił korzystać z magii, przenosić się na duże dystanse, wiedział, czym jest niebyt, o którym już kiedyś wam mówiłem, potrafił rządzić demonami. W ogóle skąd on wziął demony, które są inteligentne? Musiał naprawdę porządnie je wyszkolić, tak? Wziąć jakichś plemieńców i albo siłą, albo magią przekonać ich do walki dla niego. Wiedział, co to jest niebyt. Miał tam swoją fortecę. Kontrolował też kantoanoksy, albo nawet nie kontrolował, tylko po prostu pokazując swoją siłę. Okazywał, że jest samcem alfa, więc mają się go słuchać. Już ponad 100 lat przed naszą erą
przyleciał na Terinę, żeby powiedzieć, że mam wykonywać ich polecenia. Jego i Kanto Anoksów, w tym przypadku kosiarza Arkalibasto i Agariona, aczkolwiek Agarion, no, w sumie ciężko stwierdzić, czy Agarion wtedy już żył, czy jeszcze nie żył, aczkolwiek Eskaliasz, zanim jeszcze demony zaczęły się rozwijać, już miał plan, jak wymordować całą cywilizację, czy co on tam chciał zrobić. I to nam daje do myślenia. Skoro przed naszą erą on już był tak potężny, to jak dużą moc posiadł po 2000 lat? No, najwyraźniej na tyle potężną, że jaszczury, mimo rozwoju technologicznego, pytanie, czy rozwój technologiczny był szybki dzięki temu, co dał im Eskalias, czy mimo, że oni dostali tą technologię i nawet jakby jej nie dostali, to i tak by się rozwinęli. Aczkolwiek podejrzenie jest takie, że mógł Eskalias dać im technologię, która pochodzi od innej, wymarłej cywilizacji rozwiniętej technologicznie, dzięki czemu rzeczywiście szybciej się rozwinęli. No aczkolwiek to tak jakby, no to nawet tak jak przykład tego, jak wynaleźli żarówkę, skąd wiedzieli, że jak strzeli piorun w kawałek metalu, który będzie połączony kawałkiem druta do kawałka szklanej butelki, w której jest kawałek metalu, to jak ten kawałek metalu będzie wystarczająco cienki, to będzie się żarzyć i dawać światło. Skąd ludzie to wiedzieli? Kosmici? Bóg im powiedział, o, żyliście 1000 lat bez niczego, dam wam prąd. Właśnie. Ale to takie właśnie, to takie jakby nawet w roku 1500 pojechać do Rzymu i dać papieżowi smartfona. Masz papież, weź to ogarnij, za 2000 lat widzę was latających statkami po kosmosie. No to papież stwierdził, broń szatana, weźcie tu wypieprzcie, bo to rozwali nam świat, tak? Więc po co jaszczury się rozwijały? Prawdopodobnie rozwijały się mimo tego, albo Eskalias kazał im się rozwijać, no bo jakby siedzieli na planecie, no to jak mają zniszczyć coś, co jest po drugiej stronie ramienia galaktyki, skoro nie mogą tam dolecieć, tak? Więc prawdopodobnie albo Eskalias wiedział, że oni się rozwiną, mimo tego, że on da im tą technologię, albo nie wiem. Prawdopodobnie Eskalias miał po prostu to wszystko dobrze zaplanowane i wiedział, że jaszczury będą bardzo przydatnym sojusznikiem w przyszłości. No, to się naprodukowałem. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć!